Supposed to be like a house party type song, like 2004, so sing along when you can. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me, oh, oh, just let me, oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me, oh, oh, just let me, oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling. Siemanko wszystkim, w poprawce czasowej Porsche GT2 911. Chyba będą być odwrotnie, ale okej. Przejdziemy do krywki, zobaczę jak wygląda jego klasyfikacja. Jak widzicie, jest uszkodzone. Części się nie liczą. Ogólna to jest A660, prędkość maksymalna 601, przyspieszenie 813 i prowadzenie 567. Okej. Dobra. Tutaj ładnie to skończymy. Ustawimy się i zaraz powinna pokazać się mapka z trasą wyścigu, znaczy trasą naszego testu. Tak więc zaraz wracam. To startujemy. No dobra, mamy teraz Porsche'aczka, jeden test z lepszych samochodów w klasie A. Moim zdaniem bardzo web w web idzie z BM-ką. Ale to się okaże po teście czasowym, bo te dwa samochody są, uważam, jedne z lepszych właśnie za IGC w Need for Speedzie. Oczywiście jest jeszcze Lamborghini i to jest dość dobre, czym jak prędkość maksymalna. Wow, prawie 330, pobiło rekord. Porsche pobiło rekord, centralnie, jest, najlepszy samochód. Haha, czy najlepsza prędkość maksymalna, największa. O kurde. Dobra. Dość dobrze się prowadzi, dość taki samochód ogarnięty, tak powiem. Jeśli ktoś lubi takie samochodziki, to najbardziej zachęcam Porsche'aczka. Akurat mi się bardzo podoba. Wygląd ma też fajny. I dobrze się prowadzi ten samochód. Oczywiście większość silnika też jest ciekawy, jak tam między drzewkami. Jest ok, jest. Uuu, wszystko, bez latarni, bez niczego. Idealny samochód. Kurde. Pochwały lecą ode mnie w stronę Porsche'aka. Fuck. Dobra, mieliśmy małego crasha. Dużo nas to nie spowolniło, ale trzeba zwolnić się na tych łukach, bo nas wyrzuci. Dobra. Wow. Naprawdę, sterowność mogliby troszeczkę poprawić, ale nie jest źle, nie ma tragedii. Okej. Dobra, to trzeba mnie zwolnić, bo nas wywali pewnie, moją życie. Okej. Leciutkie zahamowanie jest idealne. I ostatni, wywijamy się i meta. Tak, jesteśmy na mecie. Oh. Tak, tam mam nadzieję, że mi wybaczycie, tam kilka sekund możecie sobie doliczyć, bo tam mieliśmy małego crasha. Ale taka mniej więcej klasyfikacja ogólna już jest, znaczy ogólny czas już mamy. Tak więc do zobaczenia w następnej poprawce. Tak, jeszcze zostały nam dwa samochody. GTR R35 i Vantage. Znaczy Vantage'a raczej nie, bo on jest jeszcze niewyrenderowany, po prostu wstawię wyścig sam. Tak więc do zobaczenia, na razie.